Witam, mili Państwo. Trafiła się, że tak powiem, okazja jazdy i film Wam pokażę. Okolice Starej Miłosnej. Kuzyn przyjechał, nasz jakieś tam szkolenie. Butek mówi, wpadnij. Brat mówi, pogadamy, to tam mówi, coś ci dam, co zapomniałeś zabrać, jak byłeś u nas. Oj, stwierdziłem, że po prostu pojadę. Poszołony się zatankuję, z 5 litrów wezmę, bo mi więcej nie potrzeba. A tu jak zwykle przejazd zamknięty. Kurczę, tam dalej. To jest tragedia. To jest problem. Jedzie ekspres jakiś. Dobrze. Będzie drugi jechał. Nowicjusz siedzi chyba na tej nastawni. Znowu przejazd zamknięty, ja cię twierdzielę. To jest tragedia. To jest tragedia tutaj. To jest kurczę chore. Trzeba zapamiętać, żeby się nie pchać tutaj. Ładnie ten mój silnik pracuje, słychać. Wczoraj siedziałem i sprawdzałem i dzisiaj, ale nie doszłem do momentu, kiedy temperatura wyskoczyła w silniku, żeby włączyło wentylator, ale wentylator sprawdzałem. Jest tu już niestety, w 2003 roku elektronika jakaś była. Jest sposób na to, że się rozłącza z czujnikiem, robi się z workiem mostek i kluczyk się przekręca i wentylatory powinny chodzić. No i summa summarum wyszło tak, bo później drugi raz sprawdziłem, nie trzeba z worki po przekręceniu, a to znaczy czy nie przekręceniu, tylko uruchomieniu silnika, bo to tak jest skonstruowane, ten Peugeot żabojacki. No, wentylator chodzi, czyli jest ok, wszystko, natomiast nie wiem co do jak tego czujnika, ale
czujnik oryginalny, taki sam, 37 zł kosztuje, także mam w razie czego na zapasie, nie ma problemu. Patrzcie, na tym samym torze idzie z tyłu znów następny pociąg. Nie, to jest chore w ogóle, co PKP wyrabia. Jest takie powiedzenie w Polsce, państwo w państwie. PKP rządzi swoimi i to nie on interesuje. Oni rządzą i jeżdżą jak chcą i tyle. Jakby się coś poprawiło w hamulcach, samoregulacja nastąpiła, dosyć dobrze łapie, widzę. Coś mi łazi po jaj... po fotelu, nie wiem, takie mam złudzenie, jakby mi coś łaziło. Cenia są straszne. Co się dzieje? Zwykle o tej porze, piasecznie. Wszystko się zerwało. Tam jakiś maruder jedzie. Jak to Rafał Zaborek mówi, śledzik. W Ameryce mówi na prywatne samochody śledziki jadą. No. U nas też śledziki chyba mówi na suwalskie, jak się nie mylę.
województwo. Teraz tu niedawno światła włączyli, znaczy uruchomili. Teraz tu się robi taki galimatias. Jedziemy tak jak tutaj na 721, nie będziemy się witować. Na 721 jedziemy kawałek, przejedziemy do Puławskiej i z Puławską w lewo na Warszawę. Bo tędy jakbym pojechał prosto, to tutaj Mleczarska i później Energetyczna, tam jest tragedia dosłownie. No jedziesz. Cwaniaczki z Warszawy. Dobra, wywołanie tu, Stefan Kubek 2, Roman Adam 2, wywołanie ogólne. U nas to takie BM-ki, jakieś inne samochody. Roman Adam 2, cwaniaczki, a to jeszcze warszawskie rejestracje, na których się mówi krawaciarze. To takie jest Audi i tym podobne. Nie stanie normalnie tak jak tego, tylko omija, jedzie do skrzyżowania i pod kątem prostym. Jak to się nawraca. Stefan Bawasiewicz, mobil, proszę jeszcze o znak. 9 kołem przez mobil. Stefan Bawasiewicz, Karol Olga Maria przez mobil, to OK? Karol Olga Natalia przez mobil. Karol, Olga, Natalia przez mobil, okej. Okay. Raport jest w piątka bez ulewu. W takim razie mikrofon do ciebie. Tak. Stefan Paweł 9, Karol, Olga, Natalia przez mobil. Tu Stefan Kobek 2, Roman, Adam, Dorota. Dla słuchających, SP9 to jest rejon Małopolski, Krakowa, SP2. O, z Wrocławia. Macie, słyszycie. Operator Łukasz z tej strony. Do ciebie również piątka. Bardzo przydzielnie, proszę. Okej, dziękuję za piątkę. Do ciebie tak już mówiłem. Nadajemy z grubowego jezdu ST847. Tak właśnie na wywołaniu. Moje imię to jest Adrian. Kutecha do Gdynia. Nazwę taką gdańską. Słyszycie, mili państwo, ja jestem Piaseczny pod Warszawą, kolega z Gdyni rozmawia, a drugi z Krakowa, ale w okolicach Wrocławia. Dziękuję za miłą łączność. Zapraszam do
tobie. 73. Do usłyszenia. Trzeba w tym piasecznie, to im się kasa skończyła, że los pieprzyli do drogę. Dzięki, również pozdrawiam. Do usłyszenia. Esku 3, Tadeusz, Karol, Zygmunt przez mobil. Sobie radio się odzywa, wszystko naraz. Stefan Kłębek 3, Tadeusz, proszę jeszcze raz. SQ3, Tadeusz, Karol, Zygmunt przez mobil. No pokażę wam, ja podłączyłem zewnętrzną antenę, okay, czyli redukcję. Stefan Kłębek 3, Tadeusz, Karol, Zygmunt przez mobil. Tu Stefan Kłębek 2, Roman, Adam, Berta. Piątka idealnie. Adrian Gdynia, skończyłem, mam 14 lat, skończyłem egzamin z bukasisty. Jestem w klubie Spytwazję, na biurku obok jest kolega, który powoli składa skrzynkę antenową. Przyszłam do ciebie, Stefan Kłębek 3, Tadeusz Karol, Zygmunt przed mobil. Tu Stefan Kłębek 2, Roman, Adam, Berta. Dobra.
40 powinno. Jakieś 20 groszy, nie? Powinno. Co tam ten robi? Fakturę? Fakturę pewnie. Wydaje, że 17 groszy. To jest złocenka. Ja pierdzie. Q3TDZ przez mobil, SP9KON przez mobil. Tadeusz Karol Zygmunt, to chyba źle sobie zapisałem. To przepraszam, SP3 Tadeusz Karol Zygmunt, tu SP9KON przez mobil w okolicy Wrocławia, operator Łukasz, witam serdecznie. Słyszałem, że kolega na łosia jedzie, dlatego wołam, proszę. Witaj Łukasz, no i nie ma się, to jest Dzień dobry, tam jest końcówka na 8C 17 groszy, tak? Czy mi się wydaje? O, 12, momencik, dam pani końcóweczkę. 12. Nie, 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 nic. Dziękuję, miłego. Takie polskie spotkanie, Łoś, wioska się nazywa, na styku trzech województw, to jest chyba tam częstochowskie, nie pamiętam, opolskie, etc., ale to jest kupę kilometrów, do Częstochowy jest 200, tam 300 ileś, 600 kilometrów jechać po to, żeby tylko popatrzeć, bo żeby tam jechać, to trzeba mieć dobrą kasę ze sobą, bo sprzęty ludzie mają na sprzedaż. Takie no skradziego zdarzenia, ale przy obecnych czasach to są sprzęty od 1000 w górę używane, nowe.
wrocławskie, że tak powiem, ucieknę tutaj. Czyli giełda inaczej mówiąc, ale to ja jadzie towarzystwo w piątek, namioty, kampingi, samochody, szlaństwo, etc. To nie dla mnie. Chcę wam powiedzieć, że krótkofalarstwo tak naprawdę to są ludzie z dawnej epoki, czyli bardzo dużo starych komunistów, wojskowych, milicjantów jeszcze póki żyjących powiedzmy, to w tamtym okresie czasu się to wszystko bawiło w krótkofalarstwo, że tak powiem. Nie lubię, to nie moja bajka jest. Tego się nie pisze i nie podaje co roku, ale tam za łby się biorą, to znaczy się biją się, etc. i w ogóle to nie jest. Jestem krótkofalowcem, mam dwa znaki, jeden znak typowy swój, drugi kontestowy, czyli na zawody, licencja państwowa, także mnie to na razie jakoś wystarczy. Prawdopodobnie w sierpniu, jak wezmę tak zwaną czternastkę od państwa, to sobie zamówię przez AliExpress z Chin urządzenie chińskie, tak, bardzo popularne są, bardzo mała moc, malutka, 5 watów dosłownie, to się u nas mówi QRP, cała pełna elektronika, około 700 zł z przesyłką i wystarczy. Na QRP pracując też można z całym światem rozmawiać bez problemu. Spojrzałem ostatnio na stronę swoją, która się znajduje na qrz.com, na amerykańskim portalu. No to już łącznie mam 192 kraje zaliczone, czyli podmioty to się mówi u nas. Jest wszystkich chyba 350 coś tam z kawałeczkiem na świecie. Także jak na 20, 30... Na 25 lat działalności w eterze to jest dużo. Ale nie jestem idiotą, tak jak niektórzy majątki wydają, zamiast kupić rodzinie mieszkanie, etc. To sprzęt kupują, najpierw kupują działkę, na działce stawiają kratownica, to jest taki maszt żebrowany po 10-15 metrów. Tak jak nadawczo-odbiorcze, radiowe czy tam telewizyjne, takie maszty, teraz jeszcze anteny, to są straszne pieniądze, a radiostacja też kosztuje. Także są tacy, co mają bycia na tym punkcie. Nie jest tragicznie, nawet myślałem, że będzie trochę korkowato, ale nie. Wziąłem niecałe chyba 6 litrów, wystarczy, tam coś w zbiorniku było, także jest tutaj jakaś 1/4 powiedzmy, mi się wydaje, zbiornik ma 50, aczkolwiek tak na 100% nie wiem, bo piszą, że 50, ale słyszałem, że niektóre mają 60 i trzeba by było to obaczyć, jak to się mówi dokładnie. Opaskę wzmacniającą mi robił w warsztacie i trzeba było wtedy spojrzeć, zdjęcie zrobić i później porównać w internecie. A
ale no, nawet jeżeli 50 coś tam, to i tak jest przy jego paleniu z prędkością 90 na godzinę, to łatwo obliczyć, ile można przejechać, 3 litry pali. Można dosłownie, można przejechać sporo. Coś widzę, co tu się widzę. Tu widzę Zielce, dobrze. Zaraz na S2 jedziemy. Co w lipcu, jak tu ten wyjazd zrobić, grosza za bardzo nie ma. Może od kogoś się uda pożyczyć namiot, taki zwykły, normalnie. A jak nie, to może Decathlon klasycznie ma pożyczane. Za 10 czy 250 zł, to, a namiot kosztuje 1000, no to raczej się opłaca. Ale jeszcze oprzyrządowanie tak zwane. Dobra, idziemy na prawy pas, bo będziemy zmieniać. Wiadomo, jest potrzebny śpiwór, materac. Trzeba jakieś gary, kuchenka gazowa. No to to już tak mówi wszystko, ale... S2. Zaraz w tunele. Przez cały Ursynów będziemy jechać w podziemiu i pod Wisłą. Tak. Pomiar prędkości. No jedź tam. Ja jadę 70. No i tutaj już podziemie mamy. Zobaczymy ile kilometrów. 6,6 wjechaliśmy. Thank you.
9 jest to. Było 6,6, tak? Czyli 3,5 kilometra tak by wychodziło. Z tyłu, a później Mike Persson jest w szoku.